Patryk Pietrzak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pamiętam taki moment, było to, nie wiem, chyba z 10 lat temu, jak napisała do mnie Anita, to się jest taki świetny zespół Ted Nemeth, musisz koniecznie się z nimi spotkać. Tak było. Tak było dokładnie i to mogło być 10 lat to, temu. To jak mogło kawał być czasu? 10... Tak, dlatego i my graliśmy w Łodzi, ona prowadziła fantastyczne jakieś takie, w manufakturze coś graliśmy i my Anitę w ogóle przyjechaliśmy za nią do Warszawy, błagaliśmy ją, żeby została menadżerką naszą i ona y, zrobiła nam jedzenie wtedy, to było bardzo miłe, y, ale nie została naszą menadżerką, ale powie, powiedziała, do, no to macie dzisiaj czas, możecie pojechać i to było wtedy, zrobiliśmy ze zdjęcie w kaczce, tutaj jest kaczka. I postrzegamy. Y, 23 to chyba była godzina. Tak, prawda? Nazywał się przed godziną zero ta audycja. Tak, tak. Tak, dokładnie. No, ale ten Nemec już nie gra, gra ty solo. I nie ukrywam, że jak posłuchałem pierwszego singla, to stwierdziłem: i po co on to zrobił? Aha. Wiesz dlaczego? Niezależnie. No przez, no teraz takie sytuacje, no to ja wiedziałem, przepraszam, bo nie widzicie państwo minil mojej, bo to było, Tomek tak to, tak to zakręcił, że ja myślałem, że, że, w, y, że niedobrze, a, a teraz się dowiedziałem, że dobrze. Patryk Pietrzak Gościem Trójki, to była piosenka Więcej, twój pierwszy singiel z płyty, która pewnie całkiem niedługo. No ta płyta właśnie, czy, ona, czy niedługo, y, nie wiem na razie, bo dzisiaj właśnie, właśnie jest premiera drugiego y, y, singla. A myślałem, że w ogóle będzie całe płyty jeszcze przed wakacjami, ale nie zapowiada się, tak już na pewno nie będzie, no bo wiemy, że już singiel wychodzi, zobaczymy czy jesienią, wydaje mi się, że jesienią jest to możliwe. Czy jest szansa, że na gwiazdkę będzie płyta? Szansa taka jest, ale wolałbym nie... nie... Iść w jakieś. Obietnice. Nie zapraszacie. Nie później rozliczył z tego. Że... Czemu? A czemu? Słuchaj, a mówiłeś wtedy, że. że Miałem no, przepraszam, no, przepraszam. Jeśli masz zaproponować słuchaczom twórczość najwyższej jakości, a tak się zapowiada po tych dwóch singlach, to, to mam nadzieję, że nikt nie będzie ci wymawiał tego, że pracować troszkę dłużej nad płytą. Przy tym pierwszym singlu napisałeś sam właściwie w nocy bi bi biograficznej taki informacyjny jest, że chciałeś się odsłonić całkowicie przy pierwszej piosence. Tak, dlatego właśnie wybrałem. No, taki ja nie wiem, czy w ogóle jest jakaś dwuznaczność w tym tekście. Jest to po prostu jakiegoś rodzaju zwierzenie, które wybrałem jako pierwsze właśnie z tego względu, żeby zobaczyć też, jak na mnie będzie oddziaływać to, że. Ten rodzaj intymności jakby uprawiam od samego początku, bo jest to też muzycznie, jest to też zupełnie inna historia. Oprócz znaczenia piosenki, o czym nie, nie lubię za bardzo mówić, wolałbym zawsze słuchać, jaka jest interpretacja, natomiast dla mnie to jest takie no, mocno związane z moim własnym sercem, nazwijmy to. A i muzycznie, tak jak już zacząłem mówić. Jest to zu zupełnie inny sposób pracy niż przy pierwszej płycie, bo mój brat rodzony jest producentem tej płyty. Razem pracujemy muzycznie na tym. Ja to składam w, w całości piosenkowe, dogrywam instrumenty. E więc ta praca jest niezwykle intymna, bardzo otwarta, e pełna e emocji, bo i potrafimy się pokłócić przy tym, jak, jak, e jak to w, w rodzinie potrafi być. Jest to e e radykalna kłótnia, która później się od razu wyjaśnia. No i rodzaj tej szczerości jest taki też wyjątkowy dla mnie, bo nagrywamy albo w mojej sypialni, albo w sypialni w, w jego pokoju w domu rodzinnym, więc to wszystko ten numer chyba jest na ten moment dla mnie taki najbardziej e, intymny. I to był też powód, żeby tak strzelić, zobaczyć jak to na jaki e, jak to padnie na ten grunt, to jaka to będzie reakcja i dla mnie jak ja się będę z tym czuł i jak jak słuchacze będą się czuć? To w tym tekście masz takie coś, o czym chyba marzy każda para, żeby rozumieć się bez słów, żeby pragnąć się więcej, żeby być ze sobą niezależnie od tego, co się dzieje. I to wyraziłeś bardzo emocjonalnie i także właściwie każdy może się po trosze po pierwsze utożsamić, jeśli ma coś takiego, a po drugie, może o tym marzyć. Mm. To jest przepiękna interpretacja tego, co, co mówisz, bo ja chyba nie myślałem o tym. Ja, ja po prostu to czułem. To znaczy, ja to, to jest zapis przeżyć, a nie jakiś teorie... Bałbym się bardzo teoretyzowania na ten temat, jakiegoś opisywania rzeczy, które mnie nie. Natomiast czuć to, co czuje druga osoba, jest, jest wyjątkowym doświadczeniem nie wiem, czy powtarzalnym, czy nie, ale. Niezwykle istotnym. Niezwykle istotnym, tak. Uprzedziłeś troszkę moje pytanie, bo ja chciałem powiedzieć, że ostatnio dość modne jest coś takiego jak piosenki z sypialni. To pandemia w dużym stopniu We wymogła dwóch. to na nas i te dźwięki są wtedy dużo bardziej właśnie intymne i autentyczne, bo w sypialni nie udajesz nikogo, nie próbujesz stać przed mikrofonem i śpiewać w miejscu, które jest dla ciebie generalnie dość obce, jak studio nagraniowe, tylko jesteś u siebie, więc te emocje są silniejsze. I... Tak mi się wydaje, tak. I to pandemia właśnie chyba stworzyła takie coś jak właśnie ten gatunek bedroom pop, e, który, on chyba trochę istniał przed i właśnie chyba jakby mm, bardziej niż y, o miejsce chodziło w nim o, a może, może i były wszystkie nagrywane w, w, w sypialni, ale o ten rodzaj bliskości e, tekstu i jak, intymności tego tekstu. Jest taki zespół Soccer, Soccer Mommy. E, mm -hmm. Ja bardzo przepadam za, za jego, za, za, za ich, nie wiem czy to jest jedna, jedna dziewczyna czy, czy cały zespół no ale Soccer mamy to się nazywa. To teraz będą maczugi, czyli premiera twojego nowego singla. Bardzo zgrabnie nagrane teledyskie. Ja mam wrażenie, że to są wykopiowania z jakiegoś filmu dokumentalnego z jednej strony, a z drugiej strony opowieści sfilmowane w domu przed laty, ale to byłby inny obraz, bo, obraz, bo pewnie by wtedy był kręcony VHS-em, to byśmy takiej jakości, albo nawet ósemką nie osiągnęli. To materiał jest nakręcony pierwszą cyfrową, jedną z pierwszych cyfrowych kamer, która jeszcze zapisywała w cyfrze, ale nagrywała jeszcze na na taśmie wewnątrz, mm -hmm. co montażysta Mateusz Dziworski, e, obrotny człowiek niezwykle w temacie obrazu, polecam współpracę. Eee, przy okazji reklama eee, wykorzystał na przykład glicze z tej, z tej eee, taśmy bo tam się takie naturalne glicze robią też są za, co to, co to są, są glicze, wytłumacz glicze to są, on też mi to wytłumaczył to są, bo ja pa, mówię, patrz, zobacz jakie ciekawe jest że tutaj e, twarz mojej siostry nagle się rozwarstwia zniekształca zresztą to jest użyte też jako okładka singlowa e, na streamingach właśnie to zdjęcie i on powiedział mi, że to jest właśnie w, już w cyfrowej kamerze Cały czas zapis tej taśmy w środku, która jeszcze w sposób analogowy działa i się zacina, i że to jest charakterystyczne właśnie dla tych pierwszych kamer. Mówiąc więcej o klipie, to trochę e, potrzeba matką wynalazku, bo musiałem ograniczyć bardzo e, budżet, nie zagłębiając się w temat taki merkantylny, e, ale. I pracując z, y, z Olkiem właśnie w studiu, m, zaczęliśmy rozmawiać o tych materiałach, bo pamiętaliśmy, że m, ja pamiętałem, że jest kamera, była jeszcze jedna, były trzy kamery, jak w latach 90., później już całkowicie cyfrowa, kiedy ja byłem w liceum, ale była jeszcze jedna przez moment i właśnie ja mówię, kurczę, gdzieś są na pewno te nagrania z tego, przekopałem płyty CD i, i jak tylko puściłem e, te nagrania, bo tam jest taki charakterystyczny moment po prostu, kiedy m, to jest czterdziestka mojej mamy i jednocześnie właśnie pierwsze urodziny i chrzest mojego Mojego brata, który pracuje ze mną przy tej płycie muzycznej, więc to jakby zazębia się całkowicie dla mnie, jeżeli chodzi o nostalgię i taką klamrę. A jednocześnie yy, to, co się tam, to, to co z, z zobaczyłem na tym materiale, w którymś momencie zaczynają tańczyć cała rodzina, bo tam się wujkowie zjechały, dosyć duży jubileusz to był i yy, zaczęli tańczyć po prostu. Ja wyłączyłem dźwięk oryginalny, włączyłem maczugi pod to, i, I już spędziłem kolejne 20 minut po prostu tylko zapętlając utwór i oglądając to było gdzieś 30-40 minut materiału. I widziałem, że to trzeba przemontować tak, żeby po prostu oni tańczyli. Jak ta, tak pasowało to, że oni tańczą do, do tej piosenki, do Maczuk. maczuk tak, Wspomniałeś Maczugi, ja myślę, że słuchacze są w tej chwili zniecierpliwieni i są ciekawi co jest na tym nowym singlu. Więc jakbyś słów parę własnych powiedział o nowej, nowym utworze Maczugi. Maczugi. Proszę do sklepu iść z nostalgią. Kto był kto był w podstawówce w latach 2000 na początku, a nawet pod koniec 90-tych ja chyba byłem, to będzie wiedział, co w sklepiku szkolnym poprosić właśnie o to. I one 99 groszy kosztowały. Proszę sobie wyobrazić taką sprawę. Co to są maczugi? Chrupki to są. To są były chrupki, które się kupowało. Jedne z... widzę, że z takiwa głową, bo to jest jakby maczugi są hasłem, nie wiem dlaczego tylko w sumie takiego pokolenia właśnie mojego, myślę parę lat do przodu, parę lat wstecz. I to pokolenie, jak się mówi maczugi, ma totalnie o co chodzi. Maczugi to były chrupki, które się na przerwie długiej kupowało. W sklepie był gość z maczugą na, na okładce. Nadal są te chrupki, nie będę reklamował Eee, jeszcze nie będę reklamował, bo jeszcze, jeszcze się nie zmusili do mnie, <laughs> e, prawda? E, ale w, e, więc to jest, zacząłem od tytułu i może niepotrzebnie, bo tytuł to tytuł. E, no to jest, to jest, mm, kurczę, tłumacząc muzycznie, no jakaś nostalgiczna. Znaczy, próbuję tłumaczyć muzykę, to trochę bez sensu. Tyle szybko. N nostalgiczna podróż yy, do przeszłości, co widać w klipie. Muzycznie to jest yy, no, zupełnie nowa przygoda dla mnie. Yy, zabawa samplem. No i zapraszam słuchać po prostu, już. Patryk Pierczak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.